O 9% wzrosły przeładunki w polskich portach w 2021 roku, poinformował podczas konferencji wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Tak dobrego wyniku nie było nigdy. To rekord w historii przeładunków w polskich portach. To jest 113, ponad 113 milionów ton przeładowanych towarów. Jednoznacznie pokazuje, Jakiej dobrej kondycji znajdują się polskie porty, podkreślił wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Ten 9% wzrost w stosunku do roku 2020 nie byłby możliwy, gdyby nie dobre zarządzanie firm, które funkcjonują na terenie portów. To one generują tak duży obrót, zaznaczył wiceszef resortu. Od 2008 roku do dnia dzisiejszego został polepszony wynik o 116%. To pokazuje na ogromną dynamikę wzrostu przeładunków i ogromny, ogromny wpływ polskich portów na gospodarkę. Spośród polskich portów najwięcej towarów przeładowano w Gdańsku, ponad 53 miliony ton. Na przestrzeni ostatniej dekady jesteśmy najszybciej rozwijającym się portem w Europie z dynamiką przekraczającą 100%. Wskazywał prezes Portu Gdańsk Łukasz Grańkę. W 2021 roku w porcie Szczecin-Świnoujście przeładowano ponad 33 miliony ton. Porty Szczecin-Świnoujście były kojarzone głównie z ładunkami masowymi, szczególnie świnoujście. Natomiast w tym momencie ilość drobnicy wzrasta bardzo dynamicznie. W tej chwili już obsługujemy w portach 55% tego ładunku i to drobnica zaczęła dominować. A nie paliwa, węgiel czy ruda podkreślał prezes morskich portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś. W Gdyni zaś w 2021 roku przeładowano prawie 27 milionów ton. To już jest szósty kolejny rok nieprzerwanych wzrostów przeładunków w porcie Gdynia. Jesteśmy portem o zrównoważonym rozkładzie między grupami ładunków obsługiwanych, z, z kierunkiem tych przeładunków, z drobną przewagą, kilkuprocentową przewagą na rzecz. Wskazywał prezes portu Gdynia Jacek Sadaj. Polska cały czas dąży do jeszcze lepszych wyników, podkreślił wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski. Nie będziemy szczędzić ani złotówki w gospodarkę morską. Każda złotówka zainwestowana w gospodarkę morską, w porty, w stocznie, w nabrzeża, w infrastrukturę, zwraca się w sposób już dziś w portach realizowane są duże inwestycje, ich szacunkowy koszt sięga prawie 7 miliardów złotych.